po raz ósmy wychodzimy na ulicę, by zatańczyć i zaprotestować przeciwko przemocy wobec kobiet. Wziąć udział w akcji, nazywam się Miliard One Billion Rising Poland. Zatańczyć, bo taniec ma wielką moc, a wspólny taniec ma moc wręcz niesłychaną. Nasze ręce dziś sięgną w wiatr. Nasz pomysł ruszy mój. Miliard serc i wspólny bicia ryb. To nasz dzień, nasz czas. Nie chcę więcej żyć już w takim świecie, w świecie uwięzionych ptaków. Nie chcę plasterami swoich skrzydeł miotać się w zwierzęcym strachu. Bardzo bliska koleżanka doświadczyła przykrej sytuacji w liceum, kiedy to poszła do pani pedagog powiedzieć, że nauczyciel zachował się bardzo niestosownie i używał bardzo niestosownych słów oraz dotyku i usłyszała, że to ewidentnie jest jej wina, bo miała za duży dekolt i ona w to uwierzyła. Ona stwierdziła, że faktycznie może źle się ubiera, może to jest jej wina, jak ona chodzi, jak ona się zachowuje. Ja zauważyłam, że bardzo dużo dziewczyn w moim wieku siebie o coś takiego faktycznie podejrzewa, w sensie nie wierzą, że gwałciciel jest winny gwałtu. Wiecie Państwo, to jest tak, że ta przemoc niestety ma płeć, bo ponad 95% ofiar przemocy seksualnej to są kobiety i dziewczyny. I prawda jest taka, że w Polsce to wygląda tak, że 1 na 3 Polki w ciągu swojego życia doświadcza próby gwałtu, a 1 na 5 zostaje zgwałcona. Wiecie, co to oznacza? Że każdy z nas zna kogoś takiego, tylko może o tym po prostu nie wiedzieć, bo o tym się nie mówi. Słów już dzisiaj zostało wypowiedzianych, ale co jest najważniejsze, to, że powinnyśmy być razem, i mężczyźni, i kobiety, razem przeciwko przemocy. Jeżeli w wyniku naszych działań chociaż jedna ofiara przemocy zgłosi się o pomoc, poprosi, to już będzie nasz wspólny sukces.
dziś mówimy. Tylko tak oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt.